Proszę wszystkich o powstanie. Baczność do wprowadzenia sztandaru. Sztandary pochylić do hymnu państwowego. Pana Stanisława Lipińskiego. Witam serdecznie dyrektorów szkół i jednostek pomocniczych. Proszę Państwa, witam wszystkich nauczycieli i Was, drodzy uczniowie. Zapraszam teraz Pana Burmistrza o zabranie głosu. Szanowni kombatanci, szanowni radni, szanowni dyrektorzy, szanowni nauczyciele, droga młodzieży. Człowiek z natury jest dobry, ale bywa i taki, który zagłusza naturę i wtedy nie jest dobry. Człowiek, który nie jest dobry, przepraszam za słowo, ale powiem, jest bydlęcim. Taki człowiek, który pewny jest, iż lepiej jest budzić w drugim człowieku strach niż miłość. Taki człowiek w swym bezlitosnym okrucieństwie przewyższa tygrysa i hienę. Człowiek, który wymyślił obozy koncentracyjne, łagry, gułagi i rozkazywał drugiemu człowiekowi strzelać w tył głowy z pistoletu Tokariew TT kaliber 7,62, nie jest dobry. Nie są dobrymi ludźmi osobnicy w człowieczych skórach, stosujący masowy terror, wymierzony w rzeczywistych i domniemanych wrogów właściwego ustroju.
tygrysohieny nazywały ludzi, nawet tak zwany element niepewny, kazały zamykać w obozach koncentracyjnych. Innych, tych, którzy występowali przeciwko zaborczemu totalitaryzmowi, zmiatać z powierzchni ziemi. Znamy nazwiska katów Europy i możemy wymawiać je dzisiaj swobodnie. Hitler, Stalin, Beria, Kalinin, Rokossowski, Bierut, Berman, Różański i wielu innych. Bezwzględni mordercy, którzy realizowali swoje cele potwornymi, diabelskimi i dzikimi metodami. Tych, którzy próbowali przeciwstawić się ludobójcom, nazywamy dzisiaj żołnierzami wyklętymi. Do nich i do nas dzisiejszych, wojskowych i cywilnych obrońców Rzeczypospolitej z roku 1939 dowódca Armii Polskiej generał Anders wygłosił przemówienie. Żaden naród nie przechodził takiej tragedii jak my Polacy, którzy chwyciliśmy za broń w 1939 roku w obronie naszej wolności. Jedyni w 1939 roku biliśmy się z przemocą niemiecką na to, żeby dostać sztylet w plecy Sowietów. Trzeba było tej wielkiej odpowiedzialności, ofiarności i mocy, której nasz nabrał przez setki pokoleń, żeby się nie dać złamać. I dlatego naród nasz żyje, walczy nieprzerwanie w kraju i na obczyźnie. Tak mówił generał Anders. Ofiary nasze, tak olbrzymie, jakich świat cały nie zna, nie są ofiarami normalnymi. Nie są to ofiary rycerzy w boju. Oczywiście jakaś część tak. Ale olbrzymia ich ilość, naszych ofiar, to pomordowani, zamęczeni, zagłodzeni, zmarli z zimna, chorób i głodu. Dlatego też dzisiaj mam wrażenie, że nawet tu w tym miejscu, to miejsce jest zapełnione duchem naszych braci. Żołnierzu, kiedy będziesz w boju, pamiętaj, że musisz spełnić swój obowiązek, bo za tobą stoją duchy pomordowanych, za to tylko, że byli Polakami i dlatego, że na ciebie spadło zadanie ich obronienia. Wierzę, że sprawiedliwość zawsze w końcu zwycięży i nasza sprawa polska, tak jasna, tak sprawiedliwa i tak rzetelna, musi zatriumfować. Wiem jedno, że naród nasz był, jest i będzie wielki. Żołnierze wyklęci, którzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciwko zaborczemu sowieckiemu totalitaryzmowi. Gdy zalała naszą ojczyznę bezkresna fala sowietyzmu, stali się ramieniem zbrojnym Rzeczypospolitej, ale tej z godłem Orła Białego i w Złotej Koronie. Stali się nadzieją. Sowiecka czerwona zaraza opanowała kraj i wyklęci stanęli przed wyborem podległość albo śmierć. Niewielu zdecydowało się na ucieczkę. Dzisiaj, po wielu latach, możemy 1 marca czcić ich pamięć w Narodowym Dniu Pamięci, odznaczać orłem Orła Białego i z czcią wymieniać ich nazwiska i pseudonimy. August Fieldorf, Franciszek Niepokulczycki czy Witold Pilecki i wielu, wielu innych. Zginęli nazywani przez propagandistów i sługusów sowieckiego kraju bandą reakcyjnego podziemia. Dzisiaj, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, możemy powiedzieć: cześć ich pamięci. Dziękuję. Nastąpi teraz wprowadzenie sztandarów. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność do wprowadzenia sztandarów. Thank you.
biegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce,